wewnątrz Katedry Gnieźnieńskiej, takiej perły bym powiedział, jeśli chodzi o kościoły w ogóle w Polsce. Perły nie tylko w znaczeniu historycznym, czy powiedzmy architektonicznym, ale także jeśli chodzi o to, co w ogóle Państwo możecie tutaj zobaczyć w sensie wyglądu. Dlatego, że jak się widzi różne kościoły w Polsce, najróżniejsze naprawdę, to możecie mi Państwo wierzyć, że one są niektóre bardzo duże, bardzo ładne, ale w stanie opłakanym w środku. Nasza jest naprawdę zadbana. Dzięki pieniądzom po części tutaj oczywiście Polski, ale także tej Unii Europejskiej, która naprawdę sporo pieniędzy, że tak powiem, przeznaczyła właśnie tutaj na renowację wnętrza naszej świątyni. Także to wszystko, co jest jak gdyby kolorowe w pewnym sensie, proszę mi wierzyć, odzyskało kolory od niedawna. Katedra 15-20 lat temu ona była bardziej szara, tak? Bardziej smutna, natomiast od jakiegoś czasu sukcesywnie była odnawiana i to, co Państwo teraz możecie zobaczyć, warto pamiętać o tym, że rzeczywiście te pieniądze nie zostały zmarnowane. Znajdujemy się tutaj w nawie bocznej. Ja tam w kościele, jak byliśmy w kościele farnym, mówiłem o takim podziale architektonicznym, tak? Większość kościołów, tych starszych oczywiście, jest podzielona na pewne takie stałe elementy. To, gdzie jesteśmy teraz, to jest taki korytarz boczny, czyli nawa boczna, potem mamy nawę główną i znowu nawę boczną. Może być tak, że oczywiście kościoły mają więcej tych naw bocznych. Tutaj mniej więcej w tym miejscu, gdzie my się znajdujemy, jeszcze powinien być w pewnym sensie transept. Transept to jest taka nawa poprzeczna, tak? I teraz jeśli popatrzymy z góry na plan kościoła, jeśli nawa główna to jest ten główny korytarz i mamy ten transept, prawda, poprzeczną taką nawę, to widać wyraźnie, to jest plan Krzyża Łacińskiego. I tak też były kiedyś te kościoły budowane. Nasza katedra jest katedrą orientowaną, czyli skierowaną częścią prezbiterialną w stronę wschodu. To też warto zapamiętać, swego czasu średniowieczu, jak budowano kościoły, zawsze była taka zasada, że właśnie ta część prezbiterialna była skierowana w stronę wschodnią. Może nie jest to idealnie, powiedzmy sobie, jeśli chodzi o stronę świata, ale rzeczywiście tej zasady przestrzegamy. I tutaj w nawie bocznej, przy wejściu, na tym filarze do góry, tam gdzie jest ta lampka, co się świeci, widzicie Państwo takie dwie głowy i taką tarczę z boku, tak? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak popatrzycie na inne filary, na inne gzymsy, pod gzymsami też są różnego rodzaju twarze, są jakieś motywy roślinne, zwierzęce, to tamte inne, powiedzmy, nie mają konkretnego znaczenia. Li takie znaczenie symboliczne. Natomiast te dwie są jak gdyby w pewnym sensie konkretne. Dlatego, że ta głowa po lewej stronie to jest głowa Jarosława Bogorii Skotnickiego, a tak naprawdę był Jarosław herbu Bogoria ze Skotnic, tak? Arcybiskup, który w 1342 roku zaczął budowę tej katedry. W momencie, kiedy został arcybiskupem gnieźnieńskim, on już wtedy był dosyć stary, bo on miał ponad 60 lat, zaczął budować właśnie katedrę gnieźnieńską. Bardzo długo żył, prawie do setki, tam na końcu oślepł, ale mimo wszystko za jego czasu rzeczywiście katedra w dużej części została postawiona. Natomiast obok mamy w takim kapturze głowę prawdopodobnie mistrza budowlanego, który nadzorował budowę tej katedry. Teraz dlaczego są właśnie tu, a nie gdzieś indziej? A no dlatego, że to jest jak gdyby w pewnym sensie takie też, powiedzmy, wejście do katedry, tak jak teraz jest, bo oczywiście tam ta strona zewnętrzna troszeczkę się z biegiem czasu zmieniała. To jest tak zrobione, że ludzie, którzy wchodzą do katedry, jak gdyby nie wiedząc o tym, że ktoś na nich spogląda, jednocześnie powiedzmy ci, którzy są tam do góry, cieszą się z tego, że tyle właśnie wiernych w ciągu tych, powiedzmy, set lat do tej katedry właśnie, do budowli, która istnieje dzięki tym ludziom, przybywało, tak? Także to jest właściwie jak gdyby w pewnym sensie zamierzone, że właśnie te głowy są tam, a nie indziej. Tutaj na tym też filarze mamy tak zwane epitafia. Te nagrobki, takie tablice epitafijne, to ja to zawsze mówię tak, że jak dzisiaj idziemy na cmentarz, mamy nagrobek i tam jest taka tabliczka, prawda? To jest mniej więcej to samo, tylko oczywiście jakbyśmy się cofnęli kilkaset lat wcześniej, to wiadomo, że nie byłoby tylko imię i nazwisko, data urodzin i śmierci, tylko rzeczywiście wyglądało to zupełnie inaczej. To też nie jest tak, że ci ludzie są zamurowani w ścianach. Jak miałem wycieczkę dzieciaków, to oni naprawdę, te dzieciaki, oni myśleli, że tam są ci ludzie pochowani w środku. No nie, to są tylko takie tablice nagrobne, tablice epitafijne. Tych tablic jest sporo tutaj w katedrze, ponad 70. W najróżniejszej formie, z najróżniejszego materiału, bo czy to z gipsu, czy nie wiem, z blachy, czy powiedzmy z marmuru. Tym niemniej jednak funkcja zawsze jest taka sama, tak? One po prostu mówią o tym, że dana osoba w jakiś tam sposób dla katedry się zasłużyła, została w tej katedrze najczęściej pochowana. Także tablice epitafijne, czasami też warto na to zwrócić uwagę. W większości przypadków, w zdecydowanej większości oczywiście tekst jest po łacinie. Także ja łaciny nie znam, niestety, no nazwisko jeszcze jestem w stanie gdzieś tam odcyfrować, bo to jest Marcin Gałczyński, ale cała reszta to, proszę mi wierzyć, no aż taki dobry to ja nie jestem, żebym to jeszcze to miał przetłumaczyć. Tym niemniej jednak pokażę potem Państwu taką starą tablicę, gdzie jest pisana po polsku. Możecie sprawdzić swoją polszczyznę, tą sprzed kilkuset lat, bo to już nie jest dzisiejsza polszczyzna, też taki wyjątek, ale to za chwilę. Teraz tak, my wchodziliśmy teraz przez kaplicę w pewnym sensie, tak? Kiedyś to była tylko kaplica, to wejście było zamurowane, potem po
podjęto decyzję, żeby z powrotem jak gdyby tutaj stworzyć w pewnym sensie z tej kaplicy wejście, dlatego dzisiaj to jest to takie właśnie wejście w formie kaplicznej i prawdopodobnie tutaj nad wejściem od środka jest taki tympanon, czyli taki ozdobny jak gdyby nadproże, prawda? Tylko jeszcze nikt nie podjął się tego, żeby to wszystko skuć, żeby zobaczyć, co tam jest w środku, bo najprawdopodobniej tam rzeczywiście jakieś nadproże jest. No ale szkoda byłoby zniszczyć coś, nie wiedząc tak na 100%, czy tam rzeczywiście jakiś portal wejściowy jest. Mówię o tym dlatego, że tak patrzę, może najwyżej odsuniemy to czerwone sznur i tam potem mam taki pokażę inny portal wejściowy, bardzo ładny, ten jest oczywiście mniejszy. Mógłby rzeczywiście być bardzo ładną ozdobą tutaj, jeśli chodzi o wejście do Katedry Gnieźnieńskiej. Wszystkich kaplic, jak mamy dookoła katedry, jest 14. Dzisiaj troszeczkę to wygląda inaczej, bo na przykład ta kaplica tutaj, kaplica Ubieńskich, kiedyś składała się tak naprawdę z dwóch osobnych kaplic. Teraz to jest jedna połączona, taka duża, ale kiedyś pierwotnie to były dwie kaplice. I każda kaplica ma bardzo ładny portal wejściowy, czyli to zdobienie, które tutaj widzimy. I każda kaplica jest zamykana kratą. Możecie mi wierzyć, że jeśli chodzi o kraty, nie ma drugiego takiego kościoła w Polsce, który miałby właśnie taką liczbę kaplic pozamykanych właściwie tymi ozdobnymi kratami. Nasza katedra jest rzeczywiście wyjątkiem. Większość budowli gotyckich, jeśli ma takie kaplice, to one są naprawdę bardzo skromne. To jest tylko na zasadzie takiego jak gdyby zaułka, tak? Zresztą przypomnijcie sobie, jak będziecie gdzieś Państwo w Polsce jeździć, naprawdę tego typu budowa, że jest to zamknięte kratą, jest bardzo rzadko spotykane na terenie naszego kraju, zresztą nie tylko za granicami też. Także warto o tym pamiętać, warto na to zwrócić uwagę. Generalnie też nie ma dwóch takich samych krat. One się w jakiś tam sposób różnią. One były wykonywane w ciągu wieków. To nie jest to, że wszystkie nagle postanowiono w czasie baroku wykonać i jest okej. Nie. Każda krata jest w jakiś tam sposób inna. Są piękniejsze, bogatsze. Są te zwykłe, takie bardziej, powiedzmy sobie, prymitywne. Natomiast wszystkie działają, jeśli chodzi o te zamki. Takie najczęściej są to zamki cybulowe. One mają taki kształt, taki właśnie jak gdyby takiej bulwy, takiej cebuli. Zresztą Państwo zobaczycie. Kaplice tworzą taki wieniec, takie jak gdyby obejście wokół całej katedry. Pierwotnie było troszeczkę mniej. One z biegiem czasu zostały dobudowywane, także dzisiaj jest ich 14 i na samym końcu pokażę Wam tą najładniejszą, najpiękniejszą. Oczywiście o każdej kaplicy nie będziemy mówić, bo tu jest dosyć dużo. Ja Wam za chwilę coś pokażę przy jednej kaplicy, na co warto zwrócić uwagę. Jak ktoś ma czas, to może się chwilę zatrzymać i wtedy sobie troszeczkę więcej poczyta. Natomiast to, co jest rzeczywiście uważam najfajniejsze, to Państwu bardzo chętnie pokażę. Natomiast jak już tu jesteśmy, to jeszcze taka jedna rzecz. Tu jest ołtarz, tak? Ten ołtarz, który teraz jest, zresztą tak zwany ołtarz posoborowy w pewnym sensie, bo każdy ołtarz, który jest na środku kościoła po Soborze Watykańskim II, kiedyś wiadomo, ołtarze nie były na środku, tylko bardziej na końcu prezbiterium, ten ołtarz jest darem w pewnym sensie narodu niemieckiego, tak? Dlatego, że przed tysiącleciem śmierci świętego Wojciecha, przed pielgrzymką w 1997, ten ołtarz właśnie stanął tutaj w pewnym sensie jako nawiązanie do ołtarzy romańskich, ołtarzy właśnie tam za czasu Ottona, powiedzmy. Dlaczego Ottona? No dlatego, że Bolesław Chrobry, czy święty Wojciech i Otto III to były trzy postaci, które się znały w tamtym czasie, które właściwie dzięki którym powiedzmy też święty Wojciech jest jak gdyby w dniu dzisiejszym świętym, tak? Bo gdyby nie Otto, gdyby nie Bolesław, to święty Wojciech być może byłby męczennikiem, ale może nie byłby tak znaną postacią właśnie, jak znaną jest dzisiaj. I ten ołtarz jest o tyle ciekawy, że on jest taki dosyć prosty w swojej postaci. Z jednej strony mamy w centralnej postaci na Świętą Marię Pannę i sceny z jej życia, z drugiej strony jest Jezus i sceny z jego życia. Tak to sobie bardzo ładnie wykoncypowano. I z boku tutaj w czasie mszy też stoi taki krzyż, takiego kryształu górskiego. Jak Państwo jesteście kiedyś w katedrze, zobaczcie, to ten właśnie krzyż i ten ołtarz to jest dar w pewnym sensie kanclerza, ale powiedzmy sobie kanclerz jako przedstawiciel narodu niemieckiego właśnie dla katedry tutaj gnieźnieńskiej. Dobrze, pójdźmy sobie w tamtą stronę.